Kiedy już mam usiąść i obejrzeć jakiś film, to lubię film akcji. Amerykański film akcji, gdzie fabuła jest przejrzysta i dobro zawsze zwycięża ze złem. I jest happy end. I taki typowy scenariusz filmu, który ja lubię, oparty na faktach, czy wymyślony przez jakiegoś scenarzystę, to jest taki na przykład, że oto są terroryści ISIS, strasznie źli. Porywają amerykańską rodzinę, porywają i zaciągają do swojego obozu i zaczynają ich tam męczyć, męczą ich i zaczynają żądać jakiegoś okupu i uwolnienia jakichś tam ich kolegów. I oto państwo amerykańskie zaczyna się dopominać o swoich obywateli. Najwyższe władze uruchamiają wszystkie kanały, żeby zadziałać. Prezydent podejmuje decyzję, żeby wysłać komandosów amerykańskich i tę rodzinę wyratować z tego obozu, żeby przeżyli, żeby ocaleli. I kiedy pada sygnał od komandosów, że już są uratowani, wtedy F-35 ruszają i bombardują cały obóz tych złych, wrednych terrorystów. I jest happy end. I rodzina amerykańska wraca, na lotnisku witają ich i są bezpieczni i szczęśliwi. Serce rośnie, kiedy gnębieni ludzie niesłusznie, niesprawiedliwie zostają wyratowani, a terroryści w końcu ponoszą karę. Ja takie scenariusze lubię, w takie wierzę zasadniczo. I można by powiedzieć, że każdy tego typu scenariusz śmiało może posłużyć za ilustrację zbawczego działania Boga. Czyż nie? Straszny terrorysta, diabeł, przeciwnik wtrąca ludzkie dusze do więzienia, grzechu, do niewoli, zmusza, żeby ludzie robili rzeczy okropne, żeby musieli zadawać sobie wewnętrzny gwałt, że hańbią siebie, że robią rzeczy, których by nie chcieli robić ostatecznie. I oto Bóg uruchamia swoje zbawcze działanie. Cała Ewangelia o tym przecież mówi, bracia i siostry, jak nasz Jezus, o którym teraz śpiewaliśmy tyle wspaniałych pieśni, wyratował nas, ocalił nas i przychodzi dzień, kiedy nasz przeciwnik zostanie ostatecznie wrzucony do jeziora ognistego na wieki wieków. I chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o naszym Bogu, naszym Zbawicielu, trochę tak w inny sposób, na koniec tego okresu świątecznego, po tym jak tyle rzeczy dobrych i wspaniałych żeśmy odkrywali, tych miłych gestów Bożych, tego wielkiego Jego zmiłowania, tych wszystkich słodkich, najsłodszych, najdroższych naszemu sercu myśli na temat naszego Boga. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na koniec świąt na jeden z aspektów Boga, który nie zawsze jest przedmiotem naszych rozmyślań i też przekazywania innym tej prawdy, bo to nie jest taka atrakcyjna prawda, której ludzie chcieliby słuchać. A chcę dzisiaj powiedzieć o tym, że Bóg oprócz tych wszystkich wspaniałych słów miłości, łaski, wypowiada też słowa straszne, słowa groźne. Jesteśmy generalnie nastawieni w tym świecie, że od Boga to ludziom należy się samo dobro. I jeżeli gdzieś coś się tam wydarzy złego, to zaraz pyska podnoszą i a gdzie Bóg był? A czemu Bóg nie zadziałał? A gdzie jest ten wasz dobry, miłosierny Bóg? Tak wołają.
A pytam, czy bezbożny świat zasługuje na błogosławieństwo Boże, na to, żeby go chronić, żeby go ratować, żeby mu podawać rękę? Czy w ogóle ktokolwiek zasługuje? Czy ja zasługuję? Nikt sam z siebie nie zasługuje, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy są tymi terrorystami w jakimś sensie. Wszyscy są w tym obozie, naturalnie rzecz biorąc, wszyscy są w tym obozie terrorystów. Jedynymi ludźmi, którzy mogą korzystać ze zbawczej łaski, ze zbawczego działania Boga, są ci, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tylko w Chrystusie jesteśmy pod tą szczególną ochroną. Tak jak Amerykanie nie ratują każdego tam jakiegoś Pakistana czy tam kogoś i nie wysyłają tam swoich oddziałów specjalnych. Oni ratują tylko tych, którzy mają amerykański paszport. Tak Bóg nie wysyła i nie ratuje każdego. Ratuje tych, którzy są narodzeni na nowo, którzy są zrodzeni z Boga, którzy są dziećmi Bożymi, którzy są w Jezusie Chrystusie. I po tym czasie myśmy dużo powiedzieli o tym, jak wiele dobrych słów Bóg przekazuje nam. Ile obietnic wspaniałych. Pamiętacie, mówiliśmy w pierwszy dzień świąt o czasie wypełniania dobrych słów, że wraz z przyjściem Jezusa wszystkie te obietnice Boże, wszystkie te zapowiedzi dobra, zbawienia zaczęły być faktem i ten czas trwa. Ten czas jeszcze do dzisiaj trwa. I chciałem dzisiaj podkreślić, że obok tych wspaniałych, dobrych słów Bóg wypowiedział też złe słowa. Słowa groźne, słowa mówiące o karze za nieposłuszeństwo. Gdy Izraelici przekroczyli Jordan i weszli do ziemi obiecanej, Bóg kazał ustawić się 6 plemionom na górze Gerazim i 6 plemionom na górze Ebal. I mieli wypowiedzieć z góry Gerazim błogosławieństwa. I 27, 28 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej przedstawia wspaniałe słowa błogosławieństwa, dobre słowa. A z góry Ebal zostały wypowiedziane słowa przekleństwa, jeżeli ludzie będą nieposłuszni. I Bóg powiedział w 28 rozdziale, 63 wersecie, pośród tych słów przekleństwa z góry Ebal powiedział: i będzie tak, że jak Pan cieszył się wami, wyświadczając wam dobro i mnożąc was liczebnie, będzie się cieszył, niszcząc was i tępiąc i wyrywając was z ziemi, do której wchodzisz, by ją wziąć w posiadanie. Straszne słowa powiedziane do ludzi bezbożnych, do ludzi, którzy zlekceważą, którzy nie będą liczyć się z Bogiem w swoim życiu. A potem Jozue, żegnając się z narodem, który już osiadł w ziemi Kanaan, wypowiedział te słowa, które mnie mocno inspirują do tego, między innymi, że dzisiaj o tym rozmawiamy. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Pan Bóg wasz, tak wypełni Pan nad wami każde złe słowo. I tutaj przechodzą mieciarki po plecach. Bo ja się przyzwyczaiłem, że tylko dobre słowa, tylko same cukiereczki chcę od Boga. A Bóg mówi: tak, tak, ja chcę samego dobra dla was. Ale tak jak Adam dzisiaj mówił na początku nabożeństwa, no jeżeli sprawiedliwy, przez ileś lat sprawiedliwy, potem przestanie się liczyć z Bogiem i zacznie grzeszyć, to ta jego sprawiedliwość mu nic nie da, ponieważ zostanie poddany sądowi tych złych słów. Bóg, o dziwo,
Bóg jest Bogiem groźnym. Bóg jest, obok tego, że jest miłością, jest też straszny i wypowiada słowa, które mrożą krew w żyłach. Gdy Izraelici przez całe lata lekceważyli Boga, mieszkańcy Jerozolimy robili po swojemu, odrzucali Boga. Bóg zaczął im zapowiadać, uważajcie, bo idzie sąd. Uważajcie, bo się zbliża sąd na was. Ja tego tak nie zostawię. I wypowiedział w pewnym momencie takie oto słowa. W księdze Jeremiasza w 21 rozdziale je znajdujemy w 8 wersecie. A ludowi temu powiedz, tak mówi Pan, oto ja daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Kto pozostanie w tym mieście, zginie od miecza, albo z głodu, albo od zarazy. Kto zaś wyjdzie i podda się Chaldejczykom oblegającym was, zachowa życie i będzie mu jego życie zdobyczą, gdyż zwróciłem swoje oblicze przeciwko temu miastu na zło, a nie na dobro, mówi Pan. Będzie ono wydane w ręce króla babilońskiego i spali je ogniem. Przyszedł sąd. Bóg posłał Babilończyków. I zwróćmy uwagę tutaj, że ta dobroć Boga tutaj też jeszcze w tych słowach się przejawia, że Bóg daje możliwość, żeby się poddać Chaldejczykom i wtedy będą ludzie mogli żyć. Ale jeśli się nie poddadzą, mimo tego wszystkiego, co już było widać, to zostaną ukarani, zginą, dlatego że Bóg zwrócił się ku temu miastu na zło, a nie na dobro. Bóg w swoim słowie jednoznacznie mówi, że przychodzi czas, kiedy On się rozprawi z tym światem. Z tym światem, w którym my żyjemy, w którym się poruszamy. Mówi na różne sposoby i w okresie Starego Przymierza już to zapowiadał i mówi w Nowym Przymierzu. W drugim do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, czytamy od 6 wersetu tak. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Straszne słowa. Oto nasz Zbawiciel, nasz Pan, który nas ukochał, zmarł za nas, pojednał nas z Bogiem. On tutaj w tych słowach przedstawia się jako Pan przychodzący w ogniu płomienistym, wymierzając karę. Przychodzi jako straszny, przychodzi jako nieprzejednany już, przychodzi jako sędzia. I wszystkim, którzy narazili się Mu, którzy nie byli posłuszni Jego słowu, wymierzy karę. A apostoł Piotr w natchnieniu ducha napisał w drugim liście, w 3 rozdziale, 7 wersecie, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. A więc Bóg nasz, Bóg, który jest miłością, jest też straszny, jest groźny. Jest sędzią, przychodzi i nie będzie można go zatrzymać, nie będzie można przejednać jego gniewu. Ten jego gniew, który wyleje na bezbożny świat, będzie gniewem bezwzględnym już, nie będzie żadnej dyskusji, żadnego ratunku, nie będzie żadnej możliwości. Prorok Sofoniasz opisuje ten dzień, dzień Pana w taki oto sposób. Bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki, wtedy nawet bohater będzie krzyczał.
Dzieniów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Naprawdę, koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. Taki dzień nadchodzi, ponieważ Bóg wypowiedział słowa złe o tym świecie. Bóg wypowiedział słowa sądu i On tego słowa dotrzyma. Co my na to? Gdy myślimy o sądzie Bożym, o strasznym działaniu Boga, co się z nami dzieje? Czy nasza dusza skłania się w takim momencie bardziej do tego sprzeciwu tego świata, że co Pan Bóg to od nas chce, jakim prawem, czego On tutaj od nas? My tu sobie żyjemy po swojemu, układamy swoje życie jak chcemy, niech nam Bóg tutaj żadnej kary nie zsyła. Czy raczej zaczynamy jako Jego wyznawcy, jako Jego dzieci błogosławić Boga, że On będzie sądził ten świat, że przychodzi. Jest w Nowym Testamencie ta myśl, że faktycznie Bóg przychodzi nie po to, tylko dlatego, że On chce w ogóle zniszczyć ten świat, ale przychodzi jako sędzia po to, żeby odpowiedzieć na oczekiwanie dzieci Bożych, które tutaj w tym świecie przez wieki doznawały wielu przykrości, odrzucenia, wyśmiania, prześladowania. Przecież przez ten cały czas, od momentu, kiedy Pan Jezus złożył swoją ofiarę, ileż to cierpień było z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Ileż przykrości zniósł Kościół Jezusa Chrystusa. Mamy w Księdze Objawienia w 6 rozdziale od 9 wersetu tę myśl pokazującą, że tak naprawdę Pan przychodzi na usilne oczekiwanie męczenników pańskich, żeby Bóg wreszcie się upomniał o ich krew. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza duszę zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Zauważamy to. W niebie jest oczekiwanie dusz, które zostały zamęczone z powodu Słowa Bożego, z powodu świadectwa o Jezusie Chrystusie. I te dusze wołają, Panie, wyrusz. Panie, pomścij naszą krew. To dusze tych, którzy sami się nie mścili. To dusze tych, którzy wiedzieli, czytali Słowo Boże, żeby pomstę zostawić Bogu. Którzy ginęli ze względu na wiarę w Chrystusa. Którzy doznawali wielu szkód i krzywd na tym świecie. I oto tutaj w tej części objawienia mamy odkrytą tę myśl, że przychodzi dzień, kiedy Pan wyruszy, jako mściciel wyruszy upomnieć się o każdą krzywdę, o każdą łzę, o każde cierpienie Jego wybranych, którzy Go kochali, którzy w Niego wierzyli. Podoba mi się, powiem szczerze, ten scenariusz. Podoba mi się to, że Pan jest sprawiedliwy. Tak jest miłością, chwała Mu. Bo dzięki temu my wszyscy zostaliśmy przyjęci do grona dzieci Bożych, staliśmy się obywatelami Królestwa Bożego.
Wiemy, dokąd teraz idziemy. Mamy dziedzictwo wraz z Chrystusem w niebie. Alleluja, to jest wspaniałe. Ale tak samo wspaniałe jest to, że nasz Bóg jest sprawiedliwy i On odpłaci każdemu z powodu jego uczynków, jego złego postępowania. Mamy w Biblii parę obrazów, które pokazują ten scenariusz akcji, akcji Bożej, która powoduje ocalenie tych, którzy należą do Niego, i sąd Boży, i karę na tych, którzy Boga odrzucili i zlekceważyli. Mało tego, którzy krzywdzili dzieci Boże. Pierwsza taka akcja to jest świat przed potopem i Noe. Jeden sprawiedliwy pośród całego tego pokolenia. Arka, budowana arka przez długi czas. Zapowiedź sądu Bożego. Przychodzi moment, kiedy Bóg bierze Noego i te zwierzęta, które chciał ocalić, wprowadza do arki, ewakuuje ich z tego terenu zagrożonego, zamyka drzwi i na ten świat spadają tony wody. Leje się z góry, z dołu, z każdej strony. Przez ile dni? Przez 40 dni bez przerwy pada. Straszne. Akcja druga. Sodoma. Chodzą tam po ulicach. Bóg na to patrzy. Jest tam Lot ze swoją żoną i dwoma córkami. Lot jest wewnętrznie, cierpi. Na to patrzeć nie może na to, ale siedzi tam i siedzi. Trzeba go ewakuować. Abraham modli się, błaga Boga, żeby tam... Wychodzi, że nawet 10 tam nie ma takich, którzy by byli warci tego, żeby ich ewakuować. Ale jest Lot i Bóg posyła swoich aniołów. Ewakuacja. Wiecie, jak to jest opisane, ale następuje ewakuacja. Kiedy już wyprowadzili ich tam poza miasto, wyprowadzili, pokazali kierunek i macie wiać i się schować tam w tym miasteczku, następuje akcja. F-35. Ogień wali się z góry na to miasto i rano jest tylko dym, nic więcej. Zgliszcza, spalony. Biblia mówi, w Nowym Przymierzu wspomniane są te dwie akcje. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomy i Gomory spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Widzimy? I oto się zbliża akcja ostateczna. Akcja opisana w Biblii na różne sposoby. Ta akcja dotyczy scenariusza obecnego. Świat, współczesny świat. Jaki jest, każdy widzi. Pośród tego świata jest Kościół. Są ludzie narodzeni z Boga, wierzący. Ty i ja. Bracia i siostry, ludzie, którzy chodzą na co dzień w tym świecie, mają ciężki los, ale kochają Boga. I Bóg widzi, widzi nas. I tam w niebie zapadła decyzja, żeby nas ewakuować, żeby nas z tego świata wybawić, żebyśmy razem z tym światem nie zostali potępieni. Przychodzi taki moment. Ach, on może nastąpić tej nocy, kiedy Pan pośle swoich aniołów, tych niebiańskich komandosów. Zostaniemy ewakuowani w jednej chwili. Zostaniemy pochwyceni, zabrani z tego świata. A wtedy na ten świat przyjdzie ucisk, jakiego nigdy przedtem nie było. I przyjdzie ogień, straszny ogień sądu ostatecznego. I spali to wszystko,
jak żeśmy już przeczytali. Jest czas w Bożych planach, czas na wypełnianie dobrych słów i ten czas trwa bardzo długo. My się załapaliśmy, jesteśmy w końcówce tego czasu. To jest wspaniałe, ale też przychodzi czas, kiedy Bóg będzie wypełniał swoje słowa złe, wypowiedziane przeciwko bezbożnemu światu. Nie wiem jak wy, ale ja, gdy dowiaduję się, że jakiś przestępca, który grał wszystkim na nosie, który robił sobie co chciał, kpił ze sprawiedliwości, z władzy, krzywdził ludzi, mordował, okradał i coś tam jeszcze robił, to ja doświadczam ulgi, gdy władza wreszcie takiego człowieka dopadnie, osądzi sprawiedliwie, ukaże. Wreszcie. Nie żal mi tego przestępcy. Nie żal mi, bo jeśli znam fakty, ile krzywdy narobił, w ogóle się nie przejmując, ilu ludzi zostawiał zranionych, skrzywdzonych, okradzionych i tak dalej, to ja odczuwam ulgę. I myślę teraz o tym, że gdy Pan przyjdzie, aby wreszcie osądzić ten świat, też będę odczuwał ulgę jako Jego dziecko. Faktycznie już odczuwam wewnętrzną radość, że Bóg rozprawi się z tym bezbożnym światem. Jest coś doniosłego i chwalebnego w gniewie Bożym. Jest coś wspaniałego w Jego miłości i łasce i o niej śpiewamy, opiewamy, całymi latami to robimy. Ale też jest coś chwalebnego i wielkiego w gniewie Bożym. Jest coś, co sprawia, że serca dzieci Bożych rosną, gdy pomyślą o tym, że nasz Pan wyrusza, aby sprowadzić, wylać swoje sądy na tę ziemię. Kto zna Boga, ten wie, że On jest nie tylko miłością, ale też jest sprawiedliwością. Albowiem, jak mówi Pismo, Bóg nasz jest ogniem trawiącym. My znamy Boga, jak czytamy Biblię, to wiemy, że On też potrafi w taki sposób zadziałać, jak zadziałał ze światem w czasie potopu, jak zrobił z Sodomą i Gomorą. Wracając do różnych scenariuszy, filmów, akcji, które ja lubię, jest czasem taka scena, kiedy jakiś porządny komandos, agent dowiaduje się o krzywdzie kogoś mu bliskiego i jest taki moment, jak on ładuje te wszystkie swoje karabiny, pistolety, noże i tak dalej, ładuje torbę i rusza, żeby dopaść tych krzywdzicieli. Znamy takie sceny, no nie? I jak ja patrzę na kogoś takiego, jak wiem, że jest dobrym aktorem jeszcze do tego, to mi tak serce rośnie, tak sobie myślę, ła, teraz będzie akcja. Ła, dopadnie tych gnojków, dopadnie, dobierze się im do skóry, zakończy się to. Tak, a ci skrzywdzeni, którzy tam gdzieś leżą poranieni, jak błogosławią tego mściciela, który rusza, jak chcą, jak mu życzą, żeby mu się powiodło, żeby mu się udało. I myślę, że ja chcę tak Boga błogosławić w Jego planach, gdy przyjdzie, gdy wyrusza, gdy będzie mścił się na tym świecie za krzywdy wyrządzone dzieciom Bożym we wszystkich wiekach, we wszystkich pokoleniach. My wiemy, że Bóg taki jest. Nawet w naszym zborze śpiewamy takie pieśni. Ciśnie mi się taka pieśń. Wielkie i groźne jest imię Twoje. Ziemia drży, kiedy zasiadasz na swoim tronie. Jakże potężny, jak sprawiedliwy jesteś Ty, Królu Wszechświata. Bądź wywyższony. To właśnie takiego Boga w tym momencie opiewamy w naszych pieśniach. Boga groźnego, Boga strasznego, Boga, który potrafi się upomnieć o krew swoich dzieci, o tych, którzy są skrzywdzeni. I tak myślę sobie, ale się zbliża akcja, ale będzie dym. Jak Pan
wkroczy, żeby wreszcie rozprawić się z tym światem, z tymi wszystkimi bezbożnymi ludźmi, którzy w ogóle z Bogiem się nie liczą, z tymi, którzy krzywdzą dzieci Boże, z tymi, którzy wpadają i zabijają wierzących. Teraz na świecie mnóstwo miejscach tak jest, że przychodzą źli ludzie, niszczą, zabijają, rozrywają rodziny, krzywdzą. Bóg to widzi i przychodzi dzień, kiedy On wyruszy. To będzie sytuacja. Takiego filmu jeszcze nie obejrzałem i dopiero obejrzę go w tym momencie, kiedy Pan to zacznie robić. To będzie prawdziwy film akcji. To będzie akcja, która już sprawia, że jestem podekscytowany. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Chciałem dzisiaj, na koniec właśnie tego okresu świątecznego, podkreślić tę stronę Boga, ten atrybut Boga, to działanie Boga, które się przybliża. My jako dzieci Boże nie drżymy na myśl o końcu tego świata. My się nie martwimy, że to się może zaraz skończyć, jutro albo pojutrze. My jesteśmy podekscytowani, że właśnie taki czas nadchodzi. Bo bliższe poznanie Boga właśnie budzi w nas, oprócz wspaniałych myśli o tym, że On ratuje, że On nie zapomni o nas, że On nas w porę ewakuuje. On nie jest tak jak, nie wiem, ruskie te działania, że tam wysyłają z bombami, tam ludzie siedzą, dzieci i tak dalej, ale oni się rozprawią z bandytami i wszystkich pozabijają razem z dziećmi. To nie jest taka akcja ratunkowa. To jest taka akcja, że On potrafi wyrwać swoje dzieci w porę. Jest napisane 2 Piotra 2,9: umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Tutaj jest pokazane właśnie w tym słowie, że Bóg, On jest doskonały, On potrafi ocalić każdego, potrafi zachować. To nie będzie tak, że gdy przyjdzie sąd Boży na ten świat, to wraz z tym sądem będą cierpieć dzieci Boże. Będziemy w strasznym kłopocie, bo obok Bóg będzie rozprawiał się z bezbożnymi i takim rykoszetem i nam się dostanie, że czy przeżyjemy, czy nie przeżyjemy. Tak nie będzie. On nas ewakuuje w porę, tak jak Noego ewakuował, tak jak Lota ewakuował, tak nas zabierze z tego świata. On wyratuje i zbawi, kogo tylko zechce. On ma tę moc, On ma tę możliwość. Ja nie wiem, czy kogo, ale On wie, kto do Niego należy i On tych wybawi. I chwała Mu za to, że On taki jest. Ale On też ma moc wymierzyć i wymierzy karę, komu tylko zechce. I nikt tutaj się mu nie sprzeciwi. I nikt nie zrobi jakiejś akcji protestacyjnej, że Boże, tego nie wolno ruszać, bo on wie, z kim się trzeba rozprawić. On wymierzy sprawiedliwość w odpowiedni sposób. I chwała niech będzie Bogu za to, że jest sprawiedliwy i że któregoś dnia zacznie te sądy na tym świecie, na tej ziemi. Przyjdzie taki czas i taka godzina nastanie, tak nagle, tak niespodziewanie, jak sidło przypadnie na wszystkich bezpiecznych mieszkańców tej ziemi, że skrzydła ich pychy będą złamane. Ich duszę ogarnie rozpacz i strach. Tak, przyjdzie taki czas. Być może w dzień, może w nocy, albo na świtaniu. Może wiosny rozgwarze tę ziemię zastanie świeżą, młodej zieleni, nabrzmiałą pąkowiem, kiedy będą ukwiecone sady i dąbrowy, czy zimą śnieżystą lub złotą jesienią, kiedy się owocem sady zarumienią. Kiedy czas ten nastąpi, o tym nikt z nas nie wie, ani aniołowie, tylko Pan Bóg w niebie.
Obudźcie się wreszcie, o ludzie bezpieczni, wszak czas ten nastąpi, kiedy Syn Człowieczy, on gdzieś tak pokorny i cichy baranek, teraz jak Król Królów, a także Pan Panów, na ziemię wróci, by swe królowanie na niej ustanowić. Pościnać grona dorodne nalane i w prasie gniewu wytłoczyć, zebrać pożytki i dokonać żniwa. Sierp swój zapuścić już dostałą niwę. Tak, przyjdzie taki czas. Być może w skwarne i słoneczne lato, kiedy dostałe niwy tego świata opiły łzami ludzkiego cierpienia i krwią niewinną, która woła z ziemi, tumanem sławy i pychy spowite, hardo szumiące, nieprawością syte, legną, jak legnie łan po gradobiciu, aby się więcej nie podnieść do życia. Słowo Boże nie minie ani się nie zmieni. Czas przyjdzie, gdy nagle wszystko się odmieni. Odwieczny układ zmieni się w kosmosie, a cała ziemia drżeć będzie w chaosie, gdy słońce zajdzie i przestanie świecić mieszkańcom tej ziemi. A to się stanie, gdy Boża cierpliwość dobiegnie końca. Bo oto zgaśnie życiodajne słońce i księżyc nie wyda więcej blasku. Obruszą się potężne moce i gwiazd płonących ogromy będą na ziemię spadały, jak z drzew niedostałe owoce strącone wichrem szalonym. A książęta i królowie, możni tego świata, kryjąc się w jaskiniach, dołach, drżeć ze zgrozy będą. Wszyscy wolni, niewolnicy, będą gorzko wołać i ku górom, skałom swe prośby kierować, mówiąc: góry, skały, na nas upadnijcie, przed obliczem siedzącego na stolicy skryjcie. Będą miotać się w rozpaczy, jako ślepi błądzić, pragnąc ujść przed wzrokiem tego, co przyszedł ich sądzić. Bożej łaski czas trwa jeszcze. Skorzystajcie teraz i do Boga się ucieczcie. Po cóż wam umierać? Skruszę serca doń pośpieszcie, on przebaczy grzechy, obdaruje życiem wiecznym i duszy pociechą. On zamieszka w sercach waszych, ojcem waszym będzie. On chce być wam zbawicielem, a nie groźnym sędzią. Powstańmy, bracia i siostry, i wspólnie razem oddajmy chwałę Panu za to, że przychodzi. Oddajmy Mu chwałę za to, że jest sprawiedliwym Bogiem. Wdzięczni za zbawienie, za Jego łaskę. Bądźmy też wdzięczni za to, że przychodzi jako mściciel krwi, niewinnej krwi, krwi Jego męczenników, naszych braci i sióstr, poprzedników we wierze. Przychodzi, aby osądzić ten świat, aby się rozprawić. Bądźmy dzisiaj wdzięczni Mu za to, że On jest również taki. Niech On usłyszy, że my chwalimy Go nie tylko z powodu Jego miłości, ale chwalimy Go i wywyższamy z powodu Jego świętości i sprawiedliwości. Drogi nasz Panie, bądź błogosławiony. Bądź Tobie chwała za to, kim jesteś i jaki jesteś. Dziękuję Ci bardzo za to, że Ty w swojej wielkiej miłości przyszedłeś, aby nas uratować, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Dziękuję Ci, że dzień po dniu wciąż nowe osoby wyrywasz z tego świata, ratujesz ich z tego pokolenia przewrotnego. Dziękuję Ci za nas, że nas wyratowałeś, za tych, których wyratowałeś wiele lat temu już i za tych, którzy w ostatnich miesiącach się nawrócili. Modlę się, aby i dzisiaj kolejne osoby zapragnęły tego ratunku, żeby się zgłosiły do Ciebie, abyś i ich uratował, i ich zbawił od wiecznego potępienia. O, modlę się o to, Panie, wdzięczny za to, co dla nas robisz, Panie. I dziękuję Ci też za to, że Ty osądzasz ten świat, że przychodzisz, aby wylać swój gniew na bezbożność tego świata, na tych, którzy Ciebie lekceważą, którzy Cię odrzucają, którzy żyją po swojemu, którzy się naśmiewają z Ciebie, którzy podnoszą swoje gęby przeciwko niebu, którzy krzywdzą Twoje dzieci. Dziękuję Ci, że przychodzi dzień tej wielkiej akcji, wspaniałej akcji, kiedy Ty się z tym wszystkim rozprawisz.
Bądź błogosławiony, nasz Panie, niech będzie Tobie chwała, podziw i uwielbienie Twoich dzieci. Ach, Panie, modlę się, aby jeszcze, zanim przyjdziesz, jeszcze ktoś został uratowany. Modlę się o to, abyśmy dzisiaj, słuchając, rozmyślając o tym, jak to będzie, gdy Ty przyjdziesz, żebyśmy i my naprawiali nasze drogi, jeśli ktoś bardziej z sercem skłania się ku światu, ku temu bezbożnemu światu, żebyśmy się odwrócili całym sercem i zwrócili ku Tobie i byli uratowani w porę. Modlę się, dotykaj serca nas tutaj zgromadzonych, nas, którzy jesteśmy na łączach, błogosław, Panie, też w ten sposób, że się zwrócimy całym sercem ku Tobie, jako temu, który dzisiaj zbawia, a jutro przyjdzie jako sędzia. Amen.